Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Głubczyc, w towarzystwie pana burmistrza Adama Krupy mam nadzieję, jako marszałek województwa, że za kilka lat staniemy przed pięknie wyremontowanym tym budynkiem dawnego dworca kolejowego, że znajdą tu miejsce ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia, potrzebują naszej pomocy. Idea jest taka, abyśmy wspólnie za pieniądze europejskie stworzyli tutaj centrum usług społecznych, usług dla ludzi, którzy właśnie takiego przedsięwzięcia potrzebują. Potrzebują miejsca i budynku, żeby się gdzieś odnaleźć w swoim życiu. Zrobimy wszystko, oczywiście, jeżeli nam obecna ekipa rządowa i Komisja Europejska pozwoli na sfinansowanie tego w ramach nowej perspektywy finansowej. My takie projekty widzimy jako samorząd województwa możliwe do realizacji. A jak duże to przedsięwzięcie, jak wielkie wyzwanie przed panem burmistrzem, to już myślę, że sam osobiście nam powie. Oczywiście, dlatego też zaprosiłem marszałka, żeby się z tymi problemami podzielić z ważnymi osobami w naszym województwie, bo bez wsparcia zewnętrznego, trzeba sobie to jasno powiedzieć, my nie jesteśmy jako gmina w stanie tego budynku zagospodarować, odbudować i zagospodarować. No. Taki pomysł pierwszy jest, tak jak pan marszałek powiedział, Centrum Usług Społecznych, bo to jest dziedzina, która będzie, że tak powiem, coraz bardziej potrzebna naszym mieszkańcom. Niestety społeczeństwo się starzeje, wiemy o tym wszyscy dokładnie i coraz więcej będzie potrzebnych takich usług właśnie dla naszych mieszkańców, dlatego taki pomysł. Natomiast kwota pewnie tutaj jeszcze niedoszacowana to jest w granicach 20 milionów złotych i jeszcze raz powtarzam, że bez wsparcia zewnętrznego gminy na to stać nie będzie. Natomiast też trzeba powiedzieć, że myśmy stali przed taką decyzją, czy odkupić i próbować go odbudować i zagospodarować, czy jakaś tam taka ruina w stylu ratusza przez następne 50 lat będzie stała w mieście. Zdecydowałem się na odkupienie i mam nadzieję, że tutaj też ze strony władz samorządu wojewódzkiego będziemy mieli wsparcie i pomoc, taką realną. No liczę też na to, że po tych wszystkich perturbacjach w końcu pieniądze unijne trafią do Polski i oby tak się stało i wtedy będziemy mogli mówić o odbudowie tutaj tego naszego dworca kolejowego. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny moment również dla pana burmistrza, który czuwa nad lokalnym programem rewitalizacji, aby ten obiekt łącznie z funkcją i przeznaczeniem został wpisany do tego lokalnego programu rewitalizacji, dlatego że wtedy pojawią nam się możliwości zarówno w funduszach rewitalizacyjnych, jak i w funduszach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więc jesteśmy teraz na etapie planowania, wpisywania w odpowiednie dokumenty. My już wysłaliśmy nasze fundusze europejskie, nasz program do Brukseli. We wrześniu będą negocjacje i dużo więcej już powiemy w najbliższych miesiącach i zarówno władzom samorządowym, jak i też mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze powiem, tylko dodam, że my jesteśmy już na etapie budowania tego programu, gminnego programu rewitalizacji. Właśnie też i śpieszymy się, żeby ująć ten obiekt w tym programie i żebyśmy właśnie mogli skorzystać z tych pieniędzy. Także tutaj nie zasypujemy gruszek w popiele. Także dziękuję bardzo. Ja dziękuję panu marszałkowi, że zechciał tu przybyć w ogóle i zobaczyć, bo raz widział ten obiekt wcześniej, no, ale teraz już widać po tym, jakie jest tempo i jak jesteśmy zaangażowani w tą rewitalizację tego obiektu. Także bardzo dziękuję marszałkowi, że poświęcił swój czas i mam nadzieję też, że poświęci nam wiele uwagi przy podziale środków unijnych. Oczywiście. Oby one tylko się pojawiły. Dziękujemy bardzo. No i właśnie tak chyba byśmy sobie, szanowni państwo, życzyli, aby właśnie trójka samorządowców spotykała się na takich inwestycjach. Pani burmistrz, pan starosta, ja reprezentujący samorząd województwa, dlatego że robiąc jakąkolwiek inwestycję naszą, drogową, jako samorząd województwa musimy dostrzegać również przede wszystkim wasze potrzeby jako mieszkańców, ale tak jak pan starosta zawsze też mówi, żeby to było przedsięwzięcie, które się wpisuje w pewną komunikację powiatową. Bo to jest jak gdyby ważny aspekt, żebyśmy nawzajem widzieli swoje potrzeby. I to, co się dzieje właśnie dzisiaj tutaj w Kietrzu, to jest też to, że podchodzimy do zadań bardzo, bardzo kompleksowo. Jesteśmy na początku drogi 416, która nas wita w województwie opolskim i tak naprawdę wita nas nową nawierzchnią.
I na pewno jest to wielka, wielka zasługa nas wszystkich, że jesteśmy na tej inwestycji. Poproszę kilka słów pana starostę o omówienie tej inwestycji, o pewnych przedsięwzięciach z tym związanych, a później bardzo szczegółowo już pani burmistrz, gospodyni tego miejsca i gospodyni tej dużej inwestycji. Panie starosto. Dziękuję. Ja zacznę od podziękowań, bo odcinek ulicy Raciborskiej w Kietrzu to jest tylko pewien element modernizacji drogi 416 i tutaj wielkie ukłony, bo również dzisiaj informacja taka o to, że w ramach inwestycji, które są planowane na przebiegu trasy 416, drogi 416, planowana jest obwodnica miejscowości Boguchwałów, jak również odcinek między Głubczycami Sadami a Kietlicami z budową części ścieżki rowerowej do lasu Marysieńka, który będzie się kończył na wysokości wsi Królowe. To, o czym pan marszałek powiedział, że tutaj mamy za zadanie spełniać nie tylko potrzeby tych, którzy korzystają z drogi, ale przede wszystkim całej społeczności, czy to gminy, czy powiatu, czy samorządu województwa, bo oprócz tego, że poruszamy się naszymi drogami, to też są wizytówki naszych miejsc, bo dzięki tym wizytówkom też będzie zmieniało się otoczenie przylegające do tych tras. Mam nadzieję, że te wszystkie nasze zamierzenia i plany pana marszałka zostaną spełnione. Trzymamy mocno kciuki i wierzę w to, że się uda. Dziękuję bardzo. Uda się na pewno. Mam nadzieję, że znajdziemy również przy tych trudnej inwestycji akceptację społeczną, ale mieszkańcy chyba lubią, jak się wokół nich coś dzieje, jak się zmienia, pani burmistrz. Bardzo, bardzo się cieszę, że też panuje pani nad tą akceptacją społeczną tego przedsięwzięcia, bo gaz, bo kanalizacja, bo woda, a dopiero później przyjdzie droga i chodnik. Ale mam nadzieję, że jeszcze przed zimą będziemy chodzić i wjeżdżać suchą stopą przez ulicę Raciborską. Drodzy państwo, mieszkańcy Kietrza, mieszkańcy gminy Kietrz na te inwestycje czekali przez kilka dziesięcioleci. Myślę, że tutaj absolutnie nie przesadzę. Czekał też bardzo mocno samorząd gminny, który przecież jest po to powołany, żeby oczekiwania mieszkańców w jakiś sposób realizować. Czekaliśmy bardzo, ale też z pewnymi obawami. Po pierwsze, obawialiśmy się o finansowanie tej części gminnej inwestycji. Nie musimy się obawiać. Rzeczywistość pokazała, że obawiać się nie musimy. Otrzymaliśmy środki europejskie, za co także Urzędowi Marszałkowskiemu bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ w 100% partycypacja w części gminnej tej inwestycji nie byłaby możliwa. Jak samorządy gminne sobie radzą z tego typu wielkimi wyzwaniami? Wszyscy wiemy, każdy, kto obserwuje życie społeczne. Obawialiśmy się jeszcze jednej rzeczy, kto wie, czy nie bardziej. Obawialiśmy się tego, jak podołamy, jak gmina podoła, gdyby się okazało, że mają to być dwa odrębne zadania, które gdzieś tam potem oczywiście będą sprzęgnięte w całość, ale na początek dwa odrębne zadania. I tutaj bardzo serdeczne podziękowania i dla Urzędu Marszałkowskiego, dla pana marszałka, dla obu panu marszałków, bo warto też powiedzieć o panu marszałku Ogłazie i ogromne podziękowania dla Zarządu Dróg Wojewódzkich z panem dyrektorem Horaczukiem na czele, którzy to podjęli decyzję, że ogłosimy wspólny przetarg i że wyłonimy wspólnego wykonawcę. Jest nam po prostu lżej. A ponieważ wykonawca taki, a nie inny, to nawiązuję już do tego, co powiedział pan marszałek, odbiór społeczny też naprawdę lepszy niż można byłoby się spodziewać przy inwestycji, która niesie tak wiele uciążliwości dla mieszkańców, bo niesie uciążliwości. Trochę za dużo mówię, ale jeszcze jedno zdanie powiem. Dzisiaj, proszę państwa, odbyło się w Kietrzu, odbyła się sesja Rady Seniorów i seniorzy sami od siebie powiedzieli, no tak ciężko po te Raciborskie przemieszczać się, chodzić, jeździć, ale to nic, bo będzie ładnie. Będzie ładnie. Dokładnie. Więc myślę, że to jest takie odzwierciedlenie, taka egzemplifikacja tego, o czym myślą mieszkańcy. Jest trudno, jest ciężko, ale będzie dobrze i właśnie temu ma ta inwestycja służyć. Raz jeszcze dziękuję za współpracę. Szanowni państwo, ja również dziękuję Zarządowi Dróg Wojewódzkich, tak jak już powiedziała pani burmistrz, pan dyrektor Horaczuk, pan dyrektor Sokołowski, pan marszałek Szymon Ogłaza, bardzo, bardzo mocno zaangażowany emocjonalnie w każdą inwestycję, ale tak jak państwo dzisiaj usłyszeliście, robimy drogi, remontujemy te drogi, budujemy nowe przebiegi, już obowiązkowo bezpieczne przejścia, obowiązkowo ciągi pieszo-rowerowe, to są projekty już społeczne, a nie tylko infrastrukturalne, to trzeba powiedzieć. I to, na co zwracamy również uwagę, sposoby realizacji są różne. Bo się też uczymy tych realizacji. Czasami
trudne przejścia przez miasta robimy z niezależnymi firmami kanalizacyjnymi czy sieciowymi. Tutaj zdecydowaliśmy się po tych naszych właśnie doświadczeniach pójść tą drogą, o której powiedziała pani burmistrz. I to też jest nasza wewnętrzna ewolucja, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami drogowymi. Kochani mieszkańcy Kietrza, cierpliwości, będzie pięknie. Dzień dobry Państwu. Dziś gościmy Polską Organizację Turystyczną ze swoim projektem Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła. Jest to projekt dedykowany dla szkół podstawowych i tu właśnie gościmy w dzisiejszym dniu Szkołę Podstawową numer 2 i Szkołę Podstawową numer 3. Wczoraj Szkoła Podstawowa 1 była przez cały dzień. Jest to projekt, jak widać, skierowany głównie do dzieci w stronę cyfrowej szkoły. Mamy mobilne centra, tablety, okulary VR, dzięki czemu można zaznać rozszerzoną rzeczywistość. Projekt Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła w naszych Głubczycach będzie gościł 2 dni, poniedziałek i wtorek. Główne nasze szkoły tutaj podstawowe z miasta ze względu na odległość między szkołami mogły skorzystać z tego projektu. Bardzo duże zainteresowanie jest, jeżeli organizator Polska Turystyczna ponowiłby w naszym mieście, więc serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie. Witamy Państwa w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Moim gościem jest pan Robert Stefanowski, który jest płatnerzem, pracuje na co dzień i mieszka w Raciborzu. A my Państwa witamy z muzeum z takiej szczególnej okoliczności. Realizujemy projekt Przyroda, Kultura, Kosmos na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia Silesianka. I w ramach tego projektu wiele atrakcji dla szczególnie młodych ludzi tu się pojawiło. Dzisiaj nasi pracownicy i ja odbędą instruktaż wybijania monet, które tu będzie można sobie wybić. Będzie to moneta głubczycka z XV wieku, jej taka trochę większa replika i okolicznościowa, która obrazuje naszego niedźwiadka z fontanny zoo w parku, a więc wszystkich w najbliższym czasie zapraszamy. Drodzy Państwo, kolejna już odsłona narodowego czytania. Tym razem w roku 2022 Adam Mickiewicz. Tym razem ballady i romanse. Tym razem Świtezianka. Rzecz będzie działa się dosłownie za chwilę w obiekcie krytej pływalni Hydrosfera. Że dziwny trochę obiekt, jeśli o narodowe czytanie chodzi? No dziwny i niedziwny, bo wprawdzie ballady to ma być tajemnica, ludowość, zdziwiony światem narrator i bohaterowie stypizowani, którzy pokazują nam różne zachowania ludzkie, a wszystko okraszone elementami legendy, podania ludowego. Ale ta ballada ma wodę nawet nie w tle, ale w jednej z ról głównych. Dlatego Hydrosfera w Kietrzu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do Grobnik w najbliższy weekend. Otóż będziemy realizować przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne, rozrywkowe i cały weekend zapowiada się bogato. Zaczynamy w sobotę od godziny 11 do 15 na boisku sportowym. Będziemy realizowali projekt Mamy Rady na Odpady pod hasłem Miej śmieci produkujesz, miej segregujesz. Jest to piknik edukacyjny dla dzieci. Po to realizowane, aby przekazać tym naszym najmłodszym najważniejsze informacje o tym, jak funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie, żeby nie produkować śmieci, albo żeby ich produkować jak najmniej. A jeśli już te śmieci wyprodukujemy, żeby je odpowiednio posegregować, tak żeby w przyszłości mogły dalej służyć. I korzystając z okazji, że będziemy tu mieli ustawiony duży namiot, to wieczorem od godziny 20 zapraszam na kino pod namiotem, na leżakach, na komedię Palm Springs i tak zakończymy sobotni dzień. W niedzielę, jak co roku, targi lokalnych produktów. Duża impreza,
na którą bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Impreza, która się cieszy wielkim, wielkim powodzeniem. Zaczynamy od godziny 16 do 19. Na imprezie targowej będzie wielu wystawców, będzie można zobaczyć, kupić lokalne produkty, skorzystać z oferty naszych lokalnych producentów. I znowu wieczorem od godziny 20 kino pod namiotem, tym razem film muzyczny Pavarotti z muzyką słynnego Pavarottiego. I tak ten weekend w Grobnikach zakończymy. Szanowni Państwo, nieodpłatnie, niekomercyjnie, jeśli dysponujecie tylko wolnym czasem, zapraszam do Grobnik w sobotę i w niedzielę. Dzisiaj o godzinie 10 rano zatoczyła się